Brałem sobie chyba dzisiaj najgorszy dzień na nagranie vloga. Jest wiatr z prędkością około 70-80 km na godzinę. Północy miałem nieprzespane i przez to, bo tak mi okna gwizdały. Jedziemy do firmy, ale najpierw śniadanko. Śniadanko kupione. Idziemy jeść. Cześć Melek! Cześć Melek! Widziałem, jak mnie oznaczyłeś. A ja widziałem ciebie, jak jechałeś przede mną. Później zdradzimy wam z Remkiem coś ciekawego, co szykujemy dla was dosłownie za 2 tygodnie. Także czekajcie i oglądajcie do końca. A teraz jedziemy z Arkiem oddać drona do serwisu. Rzadki widok, Szumi nagrywa filmik. Miał taki fajny content jak ty, że tylko zostaje na ściance. O, bo to jest takie proste, tak? To rób tak! Ja nie chcę! Chcę vlog. To jest gangster. Nie wiem, czy wiecie, ale jedziemy jeszcze przetestować pewną rzecz. To jest coś, co ukradłem z zagranicy. Jestem z tego bardzo, bardzo dumny, bo idealnie się to wpasowuje we mnie. Jestem dumnym złodziejem. Dumnym inspiratorem! Inspirator! Nie złodziej! Docencie to, że Szymon chociaż o tym mówi. Większość po prostu nie mówi, że kradnie, a Szymon po prostu pożycza, inspiruje się. No, ale o tym też się dowiecie później. A teraz leci! Pokażę wam jeszcze, co się dzieje na zewnątrz dzisiaj. Chociaż teraz się troszkę przejaśniło, jest troszkę lepiej. Nie no, teraz jest okej, ale przed sekundą padał grad, deszcz padał poziomo. Wiatr wiał tak mocno, że nie dało się tych drzwi otworzyć. Zresztą tutaj macie jeszcze pozostałości po tym, co się działo. Cudowna ta pogoda, powiem wam. Idealny dzień sobie wybrałem na to, żeby kręcić vloga. Ale jest troszkę lepiej, więc jest szansa na to, że się poprawi. Jak będziecie widzieć dzisiaj w filmie jakieś fajne przebitki, to Arek bierze swój aparat. Ktoś jest zainteresowany Canon R5. 20 mm Sigma Thrasher, firma Thrasher. Bo jestem śmieciem, nie, bo... jest dla mnie całym światem. O, nice, dziękuję. Kangurek z wszechświatem. To nie jest kangurek, to szkło jest, idioto. To szkło? A już chciałem odbić. Chciałem to rzucić, tak mówię, nie. Dobra, chodź. Panie widzowie, chcę, żebyście wiedzieli, że Szymon to jest p***ony bezbek. Raz, dwa, trzy, cztery. I drink that. Śmieć 5. 6, 7, 8, 9, 10, Szymon. No generalnie mam śmietnik ze sobą, no. Masz to ty słabość do McDonald's. Jedziemy naprawić droniarza, bo się spierdzi. No i potrzebujemy go na t***, ale o tym dowiecie się później i jeszcze w tym filmie. Arek poszedł zostawić drona w serwisie, a ja stoję na środku drogi na awaryjnych, bo oczywiście nie ma nigdzie miejsca we Wrocławiu o 13.40 w centrum miasta. Sobie stoję tak idealnie przed światłami. Czuję, że pojedzie policja, będzie przypał. Ale dobrze, będzie content. To ja oddałem drona. Gościu do mnie mówi, że no kiedy go potrzebujemy, nie? Ja mówię, że no nie wiem, 1,5 tygodnia jakoś, nie? A gościu do mnie mówi, że mu ktoś zmarł bardzo ważny, on jest psychicznie rozjebany i że żeby dawać znać, bo on nie wie. No takie rzeczy się zdarzają. To co, kwieciarnia szybka? Kwieciarnia. Akcja? Tak. Zrobimy taką akcję, bo moja dziewczyna tutaj pracuje, Agnieszka, znacie ją. I kupimy jej maczugi, bo kocha maczugi i kupimy jej jakiegoś kwiatka i zostawimy i zobaczymy, czy rozpozna, kto jej to zostawia. Jak nie rozpozna, to będzie problem. Dziękujemy bardzo. Agnieszka teraz pomyśli, że to jest tylko pod vloga. No. To nieprawda, ja to myśliłem nie pod vloga. To nie jest tak, Szymon jest po prostu darmozjadem i to nagrywa. Aga, ja muszę korzystać ze wszystkiego, co się dzieje, to wiesz, to nie jest pod vloga. Jeszcze maczugi do żabki i idziemy do Agi. Mamy już wszystko, teraz wystarczy po cichaczu podłożyć to do Pierce of Cake, czyli do miejsca, w którym pracuje Aga. Aga tam jest? Widziałacie? No chyba tak. I co, tak będziesz stał teraz? Co? Zaskoczyłaś mnie. Zaskoczyłaś mnie, że tu jadłaś. Idziemy zjeść burgera. Idziemy zjeść burgera. Arek mnie tak zna. Kwiatki spoko. Ja warunię, że są maczugi. Czyli cię nie widziała, bo jak weszliśmy, to miała śmieszną reakcję. Ale chociaż był reaction do vloga. No taki. Aga, musisz popracować nad swoimi reakcjami YouTube'owymi. Była taka 4 na 10, bym powiedział. Dobra, moi drodzy, teraz coś, co ukradliśmy trochę z zagranicy, ale coś, czego nie widziałem, żeby ktokolwiek w Polsce robił. Będziemy testować burgery. W każdym teraz filmie, gdziekolwiek będziemy, jeśli będzie okazja, to będziemy testować lokalne burgery. Nie będą to sieciówki, chociaż mogą się też sieciówki zdarzyć, ale głównie polskie restauracje burgerowe. Idziemy na burgera, który jest na rynku we Wrocławiu i przetestujemy go. Mamy, moi drodzy, nasze burgery.
Oj, nice. Moi drodzy, to jest klasyczny cheddar. Do tego mamy krążki cebulowe. Mamy do tego również sos domowy barbecue. W środku wygląda, powiem wam, kozacko. Uwaga, pierwszy gryz. Dzieliliśmy sobie średnio wysmażone mięso. Moje jest dosyć mocno wysmażone. Ale czuję, że ten barbecue jest mocny. Bardzo słodki sos. Krążki cebulowe są chyba doprawione mocno. Jak na nazwę cheddar, to jest naprawdę bardzo, bardzo mało sera. Ciekawe to jest, bo barbecue jest strasznie śliwkowy. Jest go bardzo, bardzo dużo. Zresztą sami widzicie. Oho. Test frytek. Frytka sztos. Lepsza niż burger. Sama frytka do Wyglądają one w ten sposób i porcja też jest naprawdę całkiem, całkiem spora. Sos jest taki bardzo, bardzo patriotyczny, biało-czerwony. No i frytki są fajnie przyprawione. Frytki dużo lepsze od burgera. No. Sos też bardzo dobry. Dobra, ogólna ocena burger soczewka na rynku we Wrocławiu. Dla mnie 6,5 na 10. Bardziej bym się nawet skłaniał w stronę szóstki, ze względu na to, że mięso miało być średnio wysmażone, a było naprawdę dosyć mocno wysmażone. Jedyne, co bym zmienił, to, że ten burger to jest pierwsza pozycja u nich w menu. Nazywa się cheddar burger. Jedyne, co bym zrobił, to dałbym tam 3 razy więcej sera. To jest jeden plasterek, którego w ogóle praktycznie nie było widać. Troszkę mniej sosu barbecue i będzie zajebisty. Dla mnie to jest też szósteczka, ale frytki podbiły to o połowę. Fryty, sztos. Świeża kazierka. No. Moi drodzy, przyszliśmy wam powiedzieć, że 7 lutego, godzina 16:00, początek projektu Thunder on Tour sezon 2. 1 lutego wyjeżdżamy na Thunder on Tour, będziemy przez 12 dni w nieznanej wam jeszcze lokalizacji, ale poznacie ją za niedługo. Ile filmów zdradzamy? 18 filmów. 18 filmów. 18? U mnie, u Remka, u Marka, u Wiki i u Glenn. 5 kanałów. Codziennie, dzień po dniu. Musisz legitymację szkolną wziąć. Kurwa, nie podbiłem ostatnio. Załóż jej do sekretariatu, a ta facetka nie chce podbijać, bo ona mnie nie lubi! Także moi drodzy, 1 luty wyjeżdżamy od 7 lutego publiki dzień w dzień przez 18 dni z Thunder on Tour sezon 2. Widzimy się. Na dzień przed Wigilią nagrywałem film o dobrych uczynkach. Niestety po rozpoczęciu tego filmu wszystko się posypało i nigdy go nie dokończyłem. Więc macie teraz tutaj fragment, który udało nam się nagrać i pojechaliśmy do schroniska. Bardzo często zapominamy o tych czworonogach, które nie mają domu i spędzają swoje, że tak powiem, część swojego życia w schronisku. Więc o tych stworzeniach też trzeba pamiętać, więc jako pierwszy dobry uczynek przywieźliśmy karmę i dwie puchy jeszcze takiej mokrej karmy. No dzień dobry, mamy karmę, dwie puchy, także będzie co jest na święta. Powiem wam tak, bardzo przykry widok, ale niestety takie są realia świata i niestety trzeba się zmierzyć z nimi, trzeba pomagać jak tylko się da i tyle. Pamiętajcie, jeśli będziecie się zastanawiali nad pieskiem albo coś, to zastanówcie się mocno nad adopcją pieska ze schroniska. To są najukochańsze zwierzęta, które będą was kochały taką totalnie bezinteresowną miłością. Sprawdzę, czy szumy mi sprawdzi. Coś szumy jak ten Szymon Szumniak.